Zbywanie łupów, zręczność. Zręczność. Zręczność, inteligencja, szkolenie. Chuj tam w dupę. Wodanie bronią. Dobra. Chciałem cię o coś zapytać. Które mogłyby się przydać? Co, żeby... Chyba wiesz, że ja aspiruję do miana króla tej ziemi. Czy niebiosa stworzyły w naszym świecie monarchię, więc zwykle byłbym niechętny uzurpatorem. Myślę jednak, że królowie tej ziemi są słabi i żałośni, co pozwala sięgnąć po koronę komuś lepszemu, takiemu jak ty. Czy poprzesz moją sprawę? Zgadza się. Myślę, że zdołasz zjednoczyć tę ziemię, a potem zbierzemy armię, której Kalrandia nie widziała od pokoleń. Swadiańskich rycerzy, wagirskich łuczników, rychodockich łuczników, saranickich zbrojnych, nordyjskich toporników, kyrgickich harcowników, a potem przejdziemy przez góry, podporządkujemy sobie tę ziemię, które niegdyś należały do cesarza Kalradi. Więc tu przedstawię właśnie najlepsze jednostki, rycerzy, łuczników, danych frakcji, co jest najlepsze. Rychockich łuczników, kurwa? Oni są lepsi łucznicy? No nie wiem, kurwa, bardziej kusznicy mi się wydaje. Włóczników. Kurwa. To mu się chyba pojebało. Ale dobra, mów dalej. Pozwól mi wyjechać na kilka tygodni, panie, ja powiem wszystkim godnym tego ludziom, że ty zjednoczysz nie tylko Kalrandię, ale wszystkie dawne jej włości. Według mnie bowiem nikt nie powinien tu władać, chyba że potrafi rządzić całym królestwem, a ty jesteś osobą, która podpisała się takimi umiejętnościami, panie. Bardzo dobrze, zrób tak. Do zobaczenia niedługo. No, wypierdalaj tam na maliny. Krowy doić. A my, kurwa, idziemy palić wioski. No, jak ładnie wygląda czerwona, teraz tam. Zrobimy szał. Szał, ciał szał. Dobra. Nic tutaj nie ma, kurwa. Lecimy do naszego ukochanego zamku. I będzie git. Majonez. O, z tym pogadam, może się przyłączy, co wątpię, ale zobaczymy. Czy my się znamy? Jestem Blade Belliard, do usług, panie. Jestem Noyon Hugo. Hugo. Wasa, który wspiera Khanat Kherigizki. Jestem też panem ziem, do których należy Dugan. Jak wygląda jak samuraj trochę. Rozumiem, że Unira przypadła prostakowi, który zwie się panie Kartin. Czy starożytni mistrzowie nie ostrzegali przed szyciem królewskich szat ze świńskiej skóry? O co chodzi? Coś pragnę przedyskutować. Za kogo mnie bierzesz, spiskowca? Dobra, chuj tam. Proszę wybaczyć, ale muszę teraz odejść. Tak, żegnaj. Wypierdalaj. Buda się. Ujujujujuj. Może się uda rozkurwić to. Spocznij. O, przebierz się i sobie przedostać się za mury miejscowości. Przywitaj się, spotkaj się z kimś. Dobra. Znów się spotykamy. To ma sens. Świat jest pełen prostaków. Ja mu nie najebałem przypadkiem? Który wtykają swoje nosy sprawy lepszych od siebie. Teraz mów, co masz do powiedzenia. Co ogólnie sądzisz o królach, panach, politykach? Przed siebie. Teraz mów, co masz do powiedzenia. Co sądzisz o sobie znanej jako Sułtan Haki? Doszły mnie słuchy, że Emil jest z tobą sporze. Co ogólnie sądzisz o królach, panach i politykach? Ludzie zawsze próbują
oszustwem odebrać ci to, czego ma... ci to, do czego masz prawa. W świecie bez zasad trzeba zachować czujność we własnym zakresie. Czy chcesz poruszyć jakieś inne kwestie? Doszły mnie słuchy, że Emil de Haas chwalił z tobą sporze. Ta sprawa nie jest żadną tajemnicą. Odczuwam zawód i że Emil de Haas chwalę otrzymał Lenno, którego przed nim właścicielem był bohater... Co? Właścicielem był bohaterowie królestwa oraz graczy. Zaczynają owo Lenno powinno należeć do mnie. Co sądzisz o politykach? O sułtanie. Sułtan jest moim lennikiem, to wszystko co powiem. Wystawiasz moją cierpliwość na próbę. A, kurwa. Co za... Dobra, chuj ci w dupie, zaraz spalimy ten zamek. O. O ja pierdolę. Tyle tego, że zbudowanie wieży obleżniczej potrwa 54 godziny. No to chuj tam w dupę, no to idziemy. Buduj tą maszynę obleżniczą. To 2 doby, kurwa, prawie. Aby mi tam żadnego tego... Nie. Zabędę atakować, chuje. Już rozpierdają moje wioski. Super. Oni wkurwieni są lordowie, bo im zabrałem jakiś zamek komuś. Własność jego nie ma pieniędzy ani tego. Wkurwiające trochę. Na swój sposób. O, już obleżenie.